Szanowni Państwo, przed chwilą padło takie zdanie, że program jest adresowany do dzieci, ale ja myślę, że do tych dzieci małych i do tych dzieci dużych także. To jest ogromny zaszczyt dla nas, dla twórców Zagadkowej Niedzieli, bo to jest program podwyższonego ryzyka. Mamy na to wiele dowodów, choćby ten. W studiu siedzi mała dziewczynka i ziewa. Ja prowadząc program próbuję tak dyskretnie pokazać, że może niekoniecznie tak głośno, bo inni słuchają. A ona mówi, ale to jest tak strasznie nudno. I z tym się już zrobić nie da nic. Proszę Państwa, te dzieciaki są w studiu i one szaleją. Drugi program można byłoby zrobić od kulis i pokazać, jak my musimy tam się głowić, gimnastykować, trzymać za rączki, nóżki, żeby jakoś dobrnąć do końca audycji. A z drugiej strony ten program tworzymy dla dzieci, które są ogromnymi wrażliwcami, które potrafią powiedzieć, proszę Pani, przecież pieniądze są potrzebne tylko bogatym ludziom, bo oni mają tylko pieniądze. To było tak, nie, odwrotnie. Miłość jest potrzebna bogatym ludziom, bo mają tylko pieniądze. I to mnie tak poruszyło, bo to świadczy o tym, jak te dzieci myślą. Z drugiej strony ten program tworzymy dla dzieci, które są niesamowicie przebojowe, bo mówią, jak mi w życiu nie wyjdzie, to zostanę prezydentem. A z trzeciej strony pozwolę sobie jeszcze zacytować małego Jasia, który powiedział, proszę pani, dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. Więc my, kontaktując się z takimi istotami przebojowymi, ale wrażliwymi, takimi, które wchodzą w ten dorosły świat, musimy być bardzo czujni. To jest duża, niezwykle satysfakcjonująca praca i tym bardziej takie wyróżnienie jest dla nas ogromnym zaszczytem i jest bardzo, bardzo wzruszające. Nie wiem, co więcej dodać poza tym, co Katarzyna powiedziała. Dla mnie to jest tym większy zaszczyt, że do zespołu Zagadkowej Niedzieli dołączyłam dopiero we wrześniu i mam nadzieję, że udaje mi się kontynuować tradycję rozpoczętą jeszcze przez mistrza mowy polskiej, Kubę Strzyczkowskiego, mówienia do dzieci jako do pełnoprawnych słuchaczy. I one nam to dają, my to wiemy od nich, że słuchają nas bardzo uważnie i że my musimy zwracać uwagę na to, jak do nich mówimy i co do nich mówimy. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze tylko dodam, nie ma z nami Kasi Pruchnickiej, która też prowadzi tę audycję, niestety z przyczyn osobistych nie mogła być z nami obecna. Proszę Państwa, ten program, Magda Karczewska przed chwilą wspomniała o Kubie Strzyczkowskim, mistrzu mowy polskiej. Prowadził również Artur Andrus, mistrz mowy polskiej, jak i też niejedną audycję prowadził Tomasz Sianecki, również mistrz mowy polskiej. To ja na zakończenie dodam tylko, jest takie powiedzenie, przysłowie, dzieci i ryby i wydawcy w radiu głosu nie mają. Dziękuję bardzo.